Cześć moi drodzy, spokojnie nie zostawiam gier planszowych, chociaż w tym materiale istotnie będą one pokazane w nieco inny sposób, bo możemy zagrać w planszówki na odległość, w tym samym czasie grać w tę samą planszówkę, która leży na stole, do tego widzieć się, rozmawiać ze sobą dzięki platformom takim jak Tabletop Simulator oraz Tabletopia i o nich właśnie dzisiaj Wam opowiem. Spróbuję Was przeprowadzić przez te strony, opowiedzieć jakie są różnice, z czym musicie się liczyć, jak bardzo ucierpi Wasz portfel i opowiem o tym, nie z perspektywy eksperta, bo nim nie jestem, a raczej gracza, który odszedł od tradycyjnego stołu i też spokojnie, bo nie odszedł na pewno na stałe, a na potrzeby pokazania Wam takiej możliwości, no i właśnie przeprowadza Was przez te platformy. W tym materiale również zagramy w część rozgrywki, tłumacząc też i pokazując, jak to wygląda na Tabletop Simulatorze w grę Frosthaven i tutaj będzie towarzyszył mi Kuba. A więc zapraszam Was serdecznie do oglądania. No dobrze, moi drodzy, zacznijmy od takich ogólnych informacji, czyli czym tak naprawdę jest Tabletop Simulator i Tabletopia? Szczerze mówiąc, to obie te platformy oferują nam dokładnie to samo, czyli możliwość zagrania w grę planszową w tym samym czasie z ludźmi, których zaprosimy do stołu. A zatem mamy stół, który może swoją drogą być w bardzo dziwnych miejscach. W Tabletop Simulatorze możemy sobie ten stół postawić nawet w lesie, także nasza wyobraźnia nas tylko ogranicza, ale wróćmy do tego, czym są te platformy. Rozkładamy sobie wybraną planszówkę, widzimy się z naszymi graczami, możemy sobie rozmawiać bądź korzystać z czatu i przede wszystkim grać w tym samym czasie rzeczywistym, a więc będziemy widzieć, co robią nasi przeciwnicy, czy też sojusznicy, zależnie od tego, jaką grę wybierzemy. Wszystko tak jak w grze na żywo, ale jednak przy zachowaniu tej bezpiecznej bariery, czyli przy spełnieniu warunków panującej wciąż pandemii. Czym zatem się różnią te platformy? Tabletop Simulator, z takich ogólnych informacji, to jest platforma, która powstała w 2015 roku. Dostępna jest ona zarówno na Windowsie, Linuxie, na Macu, jak również wspiera tak zwaną wirtualną rzeczywistość. Natomiast jeśli chodzi o Tabletopię, powstała ona rok później, w 2016 roku i tutaj oprócz Maca, Windowsa możemy również z niej korzystać na smartfonach, zarówno na Androidzie, jak i na iOSie. Ale przypuszczam, że Was będzie najbardziej interesować to, jak to działa na Wasz portfel, a zatem z jakimi kosztami musimy się liczyć? Jeśli chodzi o Tabletop Simulator, to platforma, w której wykupujemy sobie jednorazowy dostęp na stałe. Kiedy wejdziemy sobie na Steamie, bo najpierw musimy się zarejestrować, założyć sobie konto na stronie Steam i tam wyszukać tę platformę, bo zarówno Tabletop Simulator, jak i Tabletopia tam się znajdują. I rzeczywiście tam klikamy sobie przycisk subskrybuj, ale to nie oznacza, że będą nam pobierane jakieś miesięczne opłaty, jak dzieje się w przypadku Tabletopii, tylko wtedy dzięki kliknięciu subskrybuj trafi ona do naszego tak jakby koszyka i stamtąd będziemy mogli wykupić sobie dostęp w zależności od naszego wyboru. Jeśli wykupimy sobie dostęp do grania tak jakby dla jednej osoby, to trzeba wydać 71 polskich złotych. Gdybyśmy chcieli jednak zakupić dostęp dla czterech osób, to nasz koszt to jest 215 zł, ale spokojnie, bo równie dobrze możecie zrobić zrzutkę i wtedy wychodzi nam 53 zł na osobę, więc taniej. Jeśli chodzi o koszty związane z użytkowaniem platformy Tabletopia, to tutaj musicie się liczyć z tym, że nie płacimy jednorazowo, tylko będzie nam pobierana opłata miesięczna, aż z niej nie zrezygnujemy. Natomiast możecie przetestować sobie tę platformę przez miesiąc bezpłatnie, korzystając z najdroższego wariantu, który jest tutaj złoty. Nie zdziwcie się jednak, że podczas rejestracji zostaniecie uprzejmie poproszeni o numer karty. Bez tego nie da rady, więc będziecie musieli ją podać i to oczywiście oznacza, że jeśli Wam się zapomni, no to cóż, z karty zniknie odpowiednio $10 do pakietu złotego, $5 jeśli chodzi o pakiet srebrny. Natomiast zwykle to tak jest, że wraz z ceną idzie zawartość, pakiet brązowy, który jest pierwszy, jest za darmo, ale ma najmniejsze możliwości, jest ograniczony, natomiast pakiet złoty daje Wam dostęp do gier premium. Natomiast powiem Wam jeszcze bardzo istotną rzecz, jeśli chodzi o kwestię subskrypcji, a mianowicie w przypadku TTS-a, czyli Tabletop Simulatora, wykupujemy sobie jeden dostęp bądź cztery dla czterech graczy. Tutaj subskrybujemy co miesiąc, ale możemy zapraszać do grania dowolną liczbę grających i oni nie muszą mieć subskrypcji. A więc brzmi ciekawie, prawda? W przypadku Tabletop Simulatora każdy musi mieć swój dostęp, aby móc zagrać w tę konkretną planszówkę, czyli albo każdy wydaje 71 zł, albo zrzucamy się na te
na ten pakiet czteroosobowy. Natomiast tutaj wystarczy, że jedna osoba będzie opłacała subskrypcję wybraną i może zapraszać innych gości, którzy wcale nie muszą tej subskrypcji opłacać. No dobrze, to chodźcie na małą wycieczkę, pokażę Wam, jak TTS wygląda z perspektywy użytkownika. Po wejściu na tę platformę wyświetli Wam się wariant albo dołącz, albo stwórz. Jeśli chodzi o dołączenie, no to pojawi się Wam lista pokoi, czyli lista takich stworzonych stołów przez różnych graczy. I tam również, jeśli stworzycie sobie taki stół, będzie również Wasz pokój, do którego mogą Wasi znajomi dołączyć. Co ważne, abyście mogli się razem spotkać, najpierw musicie się znaleźć, dodać do znajomych na poziomie Steama. Tam trzeba się zarejestrować, założyć sobie konto i tak jak wspominałam na początku, trzeba stamtąd właśnie pobrać sobie Tabletop Simulator i tam właśnie znajdujemy się jako znajomi i potem tutaj będziemy się widzieć. Jeśli chodzi o wersję Create, czyli stwórz, to tutaj właśnie możemy po pierwsze zagrać w wariant solo, możemy również zaprosić do rozgrywki innych graczy i tutaj właśnie tworzymy jakby te pokoje, tak? Czyli nazywamy sobie, określamy jaka jest ilość graczy, czyli ile osób po prostu zasiądzie do naszego stołu oraz tworzymy jakby ten serwer. Tutaj pojawia się okno, z którego będziemy wybierać już jaka gra pojawi się na naszym stole. Od klasycznych gier, które są bezpłatne i tutaj znajdziecie po prostu szachy, mahjonga, czy jakieś inne przeróżne ustawienia, warsaby i tak dalej. Klasyczne gry. Po taką zakładkę, która nazywa się DLC. I tu, jak widzicie, pojawiają się różne ciekawe gry, które mają taką oto kłódeczkę. A zatem tutaj od razu nas to wszystko przeniesie znów do Steama i tutaj będzie taka ogólna strona, która nam o tej grze troszeczkę więcej pokaże i poopowiada. I tutaj pojawi się również cena dostępu, czyli w przypadku akurat gry na skrzydłach będzie to 28, prawie 29 zł. Kiedy dodamy sobie do koszyka, no to będziemy mogli wykupić sobie dostęp. I w przypadku TTS-a, czyli Tabletop Simulatora, kiedy wykupujemy sobie dostęp do poszczególnych gier, to mamy go jakby na stałe, czyli znów nie musimy się liczyć z subskrypcją, czyli jakimś miesięcznym kosztem ściąganym za możliwość grania w tę czy inną planszówkę. Po prostu możemy z tego korzystać wręcz dożywotnio. Na poziomie samej platformy widzimy oczywiście stół, który, zobaczcie teraz, oddalę sobie, możemy ustawiać w bardzo, bardzo dziwnych miejscach. Tym razem jestem gdzieś w jakichś chyba garażach, nie mam pojęcia. I tutaj w opcjach na górze mamy możliwość zmieniania sobie, modyfikowania tego, jeśli dla kogoś ma to znaczenie, jak również zmiany samego stołu, jak to wygląda. Czyli komponenty, tutaj się pojawiają różne rzeczy, same stoły, też mamy do wyboru przeróżne kształty. O, teraz mamy jakiś okrągły stolik, on co prawda wisi w powietrzu, nie wiem jak to się dzieje, ale to wiecie, magia właśnie internetu. Tu jest ten las, powiedzmy, że ustawimy ten stół w katedrze, bo tak wygląda trochę. No dobra, tutaj możemy się po prostu pobawić, poustawiać sobie nie tylko wygląd dookoła, ale także pobawić się ustawieniami takimi jak właśnie dźwięki. I tutaj znajdziecie również konfigurację, w której będziecie mogli nauczyć się tych wszystkich skrótów. I to jest szczególnie, myślę, przydatne dla osób, które nie grają na co dzień w gry komputerowe i które niekoniecznie znają te uniwersalne skróty. Poza tym możecie sobie pozmieniać, tak żeby było Wam wygodnie. Czyli jeśli chcemy się poruszyć w lewo, to wcale nie musi do tego służyć przycisk A, tylko powiedzmy może być to J, czyli naciskamy i klikamy sobie w wybraną przestrzeń. Powiedzmy, że zostawmy to A, bo tak już się nauczyłam. Dobra, jeśli chodzi o te opcje, to jest na tyle intuicyjne, że sobie z tym poradzicie. Tu z boku jeszcze mamy też bardzo dużo różnych możliwości. Na przykład możemy mieć takie paluszki ustawiane do pstrykania, gdybyśmy chcieli pstryknąć na przykład kostkę, a nie nią rzucić.
I masę innych rzeczy. Zobaczcie sobie teraz, jak wygląda Tabletopia, jeśli chodzi o wszystkie dostępne tam gry. Kiedy się zarejestrujemy z poziomu użytkownika, wchodzimy sobie na wszystkie gry i oczywiście mamy tutaj całą masę zakładek wszystkich dostępnych tytułów. Możemy sobie skorzystać z intuicyjnej wyszukiwarki, klikając w strzałeczkę widzimy różne możliwości zagrania solo na dwóch graczy, które jest bardzo popularne teraz. W gry klasyczne, gry z Kickstartera. Oczywiście nie pojawią się tutaj wszystkie gry z Kickstartera, czy też wszystkie gry solo, jakie są, czy też wszystkie gry z Top BGG, zobaczcie. Pojawią się tylko te, które dostępne są na tej platformie. Natomiast na pewno będzie pomocna ta przeglądarka. Powiedzmy, że sprawdzimy sobie gry za darmo. Oczywiście mamy tutaj jeszcze różne inne warianty szukania, jak choćby podział poprzez wiek, liczbę graczy itd., itd., ale chcę Wam pokazać, jak wygląda już stricte klikanie dalej, że tak powiem. Przechodzimy na taką ogólną stronę o grze, gdybyśmy nie wiedzieli, co to site. Mamy oczywiście odnośniki do wszelkiej maści materiałów, krótki opis, możliwość zagrania w gry, w rozgrywkę solo, online, a także skorzystania z możliwości rozgrywki dla dwóch osób i w to klikam. Teraz potrzeba chwilę czasu, aby stworzył się nasz pokój, czyli miejsce, w którym będzie toczyć się gra, w zależności od Waszych możliwości sprzętowych, a także możliwości Waszego internetu, co nie pozostaje bez znaczenia. Będzie to trwało kilkadziesiąt sekund, myślę, że minuta to chyba tak naprawdę najdłużej, a więc chwila cierpliwości i możemy zasiadać. Jak widzicie, w pierwszym momencie pojawił się taki tutorial, przez który można sobie przejść. On nam pokaże wszelkie skróty, jak to wszystko działa, więc przy okazji możemy się nauczyć, czy też odświeżyć sobie pamięć. Jest tych zakładek 8. Ja to zamknę, bo chcę Wam pokazać teraz, jak prezentuje się sam stół. No nie mamy tutaj stołu jako takiego, czyli nie widzimy obrzeży, tak jak jest to w Tabletop Simulatorze, ale nie wiem, czy to jest potrzebne. Najważniejsza jest sama gra. Oczywiście możemy sobie przybliżać, zmieniać kadry i to wszystko, zobaczcie, jest bardzo fajne, szczegółowe. Nie mam absolutnie zastrzeżeń. Oczywiście przenosimy elementy, również korzystając po prostu z naszej myszki. One się jeszcze do tego podświetlają. Jeśli chodzi o karty, też działa to wszystko płynnie i sprawnie. Jest już przygotowane, jest już rozłożone. Gdyby ktoś nie znał gry, to oczywiście może zapoznać się z instrukcją, klikając tutaj w dolnym lewym narożniku w taką ikonkę z kartką i po prostu trzeba przeczytać, zapoznać się i możemy zagrać, co powiem Wam, że jest bardzo ciekawe, to klikając drugi raz, gdybyśmy chcieli sobie doprecyzować kwestię, którą przed chwilą skończyliśmy, no to nie musimy rolować, bo zachowuje się to miejsce, w którym skończyliśmy czytać. To jest świetna sprawa, bo to rolowanie nieraz jest strasznie upierdliwe, szczerze mówiąc. Co do zawartości, moi drodzy, na Tabletop Simulatorze znajdziemy więcej takich nowszych tytułów, jak choćby właśnie demonstracyjna wersja Frosthaven, czasem będą to właśnie jakieś wersje demo, czyli niepełne gry, ale też będzie bardzo dużo gier, które zostały stworzone, czyli te pokoje, te stoły zostały ułożone przez innych użytkowników, czyli innych graczy. W przypadku Tabletopii będziemy mieć więcej gier, które są tutaj implementowane przez wydawnictwa, więc można powiedzieć, że Tabletopia jest bardziej przez wydawców wspierana i tutaj nie ma dostępu z założenia użytkownik, żeby tworzy sobie jakieś sam gry. Jeśli chodzi o same możliwości ustawiania, to w Tabletopii mamy bardziej ubogie podejście, albo powiedziałabym szyte na miarę, może takie określenie jest lepsze. Nie ma tutaj takiego szeregu różnych opcji, tak jak widzieliśmy to w TTS-ie. Tu korzystamy sobie po prostu z naszej rączki, przenosimy elementy, nie musimy nimi pstrykać, się przewracać i tak dalej. No kwestia oczywiście gry, w jaką gramy, kwestia odpowiedzi sobie na pytanie, czy takie akrobacje nam są potrzebne i czy rzeczywiście będziemy często z nich korzystali, czy nie wystarczy to w takiej formie, jak widać, bo właściwie według mnie jest ona bez zarzutu. Dla mnie osobiście Tabletopia jest stroną, która wygląda bardziej przystępnie, przejrzyście, bardziej nowocześnie. Natomiast no, też nie znajdują się tam wszystkie gry, które mnie interesują. No i w perspektywie czasu
chyba jednak TTS wychodzi po prostu taniej. A teraz zobaczcie sobie mroźną krainę, do której wybrałam się wraz z Kubą i będziemy starali się zabić trochę potworków. Pokażemy Wam, jak poruszać się po tabletop symulatorze na podstawie gry Frosthaven i pokażemy Wam kawałek rozgrywki, tłumacząc też, jak to wszystko tam działa, tak aby łatwiej było Wam skorzystać, jeśli tylko będziecie mieli na to ochotę. Zobaczycie rozgrywkę, w której nie będzie spoilerów, bo nie odkryjemy Wam żadnych niespodzianek, jakie kryje Frosthaven, to już możecie odkryć sobie sami. Moi drodzy, zerknijcie sobie teraz na naszą rozgrywkę Frosthaven, wersja demonstracyjna, dostępna jest na Tabletop Simulator. Jest też Kuba. Cześć wszystkim. Tak, no więc ja Wam pokażę na początku, w jaki sposób w ogóle odpalić sobie swój serwer, czyli w jaki sposób możecie w ogóle rozpocząć Waszą rozgrywkę ze znajomymi. Oczywiście podstawową taką rzeczą, którą trzeba zrobić, jest dodać naszych znajomych na Steamie. Jeżeli włączycie sobie Tabletop Simulator i klikniecie Tab i Shift, taką kombinację, to wtedy wyświetli Wam się Wasz panel, w którym będziecie mogli pewnego użytkownika wyszukać. Jeżeli go w znajomych nie macie, to będziecie mogli go później dodać. Jak widzicie, tutaj Asię już mam dodaną do znajomych, więc teraz po prostu przez Create Multiplayer tworzę serwer dla dwóch graczy, na którym zaraz odpalę nasze Gloomhaven. Generalnie przez Browse wyszukujemy sobie na Steamie grę, którą chcemy ograć. Przeważnie będzie wiele możliwości, ale będziecie mogli wybrać tą, która jest najlepiej oceniana i dodać ją za pomocą subskrypcji do swojego konta. I dzięki temu później ona się pokazuje w naszym panelu i możemy ją bez problemu włączyć. Frosthaven, ok, mi się załadowało. Teraz w prawym górnym rogu mam plusik, którym po prostu dodaję Asię do gry. Okej, i teraz mnie w dolnym prawym rogu wyświetla się komunikat o tym zaproszeniu. Mogę również użyć właśnie skrótu, o którym wspomniał Kuba, czyli Shift Tab i wejść do pokoju, gdzie czeka nas przygoda w mroźnym świecie, czyli Frosthaven. Za chwilę zobaczycie, jak to wygląda na obu naszych ekranach. No właśnie. Dobra, czyli mamy rozłożone pudełka, powyciągane już pudełka bohaterów i mamy nową planszę tegoż świata i migające kolorowe kropeczki, aby wybrać sobie kolor gracza. Oczywiście taką podstawową rzeczą, jakiej będziemy potrzebować, będą nasze planszetki graczy, na których będziemy dodawali naszych bohaterów. Ja je tutaj dodam przez przycisk, było wcześniej Add Player. I mamy też główną jakby planszę, którą to za chwilkę będziemy uzupełniali. Jak widzicie, tutaj pewne elementy uzupełniają się automatycznie, a więc no widać, że jest to zautomatyzowane. Pierwsza rzecz, jaką musimy zrobić, to jest wybrać naszego bohatera. Są też możliwości wyboru bohaterów nowych z Frosthaven, no ale jak kto lubi, ja już nią grałem, więc przynajmniej wiem, co ona mnie tam mniej więcej robi. No dokładnie, też nie chcemy Wam spoilerować, więc sami sobie zobaczcie. Wystarczy kliknąć na pudełko z wybraną przez Was postacią, wyciągnąć sobie, trzymając lewy przycisk myszy, zawartość i tę zawartość po prostu rzucić na planszę, ona się sama rozłoży, także to jest po prostu bardzo proste. Przed Wami na dole będzie, wyświetli się już talia kart, które będziecie jakby trzymać w ręce, najeżdżając na te karty, wciskając Alt, zbliżą się, więc będzie wyraźnie napisane z bliska, co tam się znajduje. I jeszcze fajna sprawa, czyli jak sobie zjedziemy na dół, to poniżej planszetek w odległości znajdują się wszystkie takie elementy, do których my dzisiaj nie sięgniemy, bo pewnie nie rozegramy aż tyle rozgrywki, czyli na przykład taki arkusz, gdzie uzupełniamy sobie z chwilą rozwoju bohatera, pozostałe karty, do których sięgamy, właśnie jak rozwijamy się i nasza postać z założenia rośnie w siłę. Ok, czyli to już mamy. To teraz trzeba by się może zająć tą główną planszą i poszukać scenariusza. Dokładnie. Czyli teraz tak, jeżeli będziemy chcieli wybrać nasz gotowy scenariusz, to tutaj twórcy również przewidzieli automatyczne wybieranie, czyli w prawym górnym rogu klikamy sobie Game Setup, mamy do wyboru kilka scenariuszy, my wybierzemy sobie scenariusz pierwszy, tak żeby oczywiście tutaj za dużo nie spoilerować, klikamy sobie na ten scenariusz, jak widzicie, rozkładają nam się odpowiednie planszetki,
potworów, cała plansza, na której zaraz te potwory będziemy zgodnie ze scenariuszem układali. Ja już wcześniej zaglądałem do tego scenariusza i jedna rzecz, którą zauważyłem, oczywiście przy wariancie dwuosobowym, jeżeli rozkładamy te potwory, to patrzymy sobie na lewy górny róg takiego stworka, jeżeli tam jest biały znaczek, to rozkładamy stworka zwykłego, jeżeli jest żółty znaczek, to rozkładamy stworka elitarnego. Jak widzicie, tutaj przy konarze mamy szamana, który jest elitarny, natomiast u nas ten potworek zespawnował się, pojawił się biały, czyli zwykły. W związku z tym musimy sobie ręcznie dodać takiego elitarnego stworka, znowu game setup, monster setup, wybieramy naszego szamana i tworzymy elitarną jednostkę. Ta jednostka nam się pojawia i zaraz będziemy mogli ją umieścić na planszy zgodnie ze scenariuszem. Ja jeszcze tylko dodam, że no właśnie przełożenie planszówek na wersję cyfrową, czyli takie granie w tabletop simulatorze na przykład, czy w tabletopii, nie zwalnia nas z pamiętania reguł. Dostępne są oczywiście, w tym przypadku widzicie scenariusz, zaraz powiem Wam, jaki jest nasz cel, trzeba sobie przeczytać. Mamy też dostępne instrukcje w grach, więc możemy sobie poznawać nowe tytuły. Natomiast my musimy pamiętać, jak po kolei rozgrywać i między innymi przykład tego przeciwnika, który ma być elitarny, a nie jest, nie rozłoży się automatycznie elitarny, pokazuje to, że trzeba to mieć na uwadze i trzeba to kontrolować. Okej, nasz cel? Zabić wszystkich, ale mamy jeszcze jeden cel. Musimy uchronić przynajmniej jednego strażnika i rzeczywiście jest strażnik, który jest naszym sojusznikiem. Jest też taki, który nie jest sojusznikiem, no ale to już będziemy musieli się z nim rozprawić. Wszystkich strażników jest 5 i oni będą znajdować się w tej drugiej części mapy, która jest po prostu na drugiej stronie scenariusza. Nie otwieramy, nie sięgamy, jak dojdziemy do miejsca drzwi. To sobie otworzymy, czy tam jest chyba jakaś bryła lodu. Tak czy inaczej, nie teraz. No dobra, jeszcze kilka elementów, które nam brakuje, to jest na tej planszy głównej mamy miejsce na nasze elementale, czyli na nasze żywioły, na planszy żywiołów. Ci, którzy grali w Gloomhaven, to ją na pewno znają. Po najechaniu na nazwę pojawi nam się taka czerwona kropeczka i gdy ją klikniemy, te żywioły po prostu nam się pojawią automatycznie. Podobnie jest z deckiem dla potworów, on też się po kliknięciu pojawi. Tu jest jeszcze istotna kwestia, że to jest tak naprawdę planszetka, z której my będziemy korzystać. Czyli będziemy sobie tutaj zagrywać nasze karty. Tę, którą zakładamy, że będzie miała naszą inicjatywę w pierwszym polu. I poniżej mamy do wyboru 3 możliwości, czyli skorzystanie z przycisku Active i wówczas taka karta przeniesie się na naszą planszetkę i będzie jakby aktywna jakaś akcja. Discard, no to wiadomo, spada nam na discard albo stracimy, jeśli będzie to karta z przykrycią, z tym iksikiem. Nie do odzyskania albo do odzyskania, jeśli gra się postacią taką jak ja i ma odpowiednią do tego kartę. Dobra, rozkładamy potworki i zobaczymy, czy znowu będą stawać mi na głowie, co się działo. Tak jak ostatnio. No weź się. Tak, o, tym nie, razem jest, działają. Jest jej. Dobrze. Coś się może wydarzyć, tak? Że nie zadziała, jakieś błędy. Natomiast możecie sobie jeszcze sprawdzić skróty w menu, w konfiguracji i tutaj będziecie mieli możliwość nauczenia się albo dopasowania sobie do swoich preferencji tych wszystkich skrótów, albo obsługiwania tego myszką. Natomiast rozłożenie to rzeczywiście jest coś, co musimy zrobić sobie już ręcznie. Poczekaj, jeszcze rozłożymy sobie po dwie karty celów. Okay. Tym razem trafił mi się w miarę przystępny, taki, że mam szansę go wykonać. Okej, okay. Od czego by tu zacząć? Od zabijania? Od zabijania. Dobrze, w tym czasie jak Asia wybiera, ja jeszcze pokażę Wam fajną jedną funkcjonalność, która wydaje mi się, że to jest taki duży plus Tabletop Simulatora, bowiem mamy tutaj Objects, Components, możliwość dodania sobie różnych elementów. Co ciekawe, nawet możemy sobie dodawać różne stworki RPG-owe, które ruszają się, ale generalnie wszystkie komponenty mają tutaj dodaną fizykę. A więc jeżeli mamy sobie taką kostkę, to tą kostkę przyciskiem R też tasujemy talię i przerzucamy kostki, tak żeby po prostu była jakaś losowa kolejność, losowa ścianka. No i bardzo satysfakcjonujący jest fakt, że mamy dźwięk tej kostki i ona się porusza.
taki mały plusik dla wszystkich fanów tych prawdziwych planszówek. Jak już się pobawiłeś? Pobawiłem się. Dobra, to teraz trzeba by zobaczyć, co się kryje pod pomysłem naszych przeciwników. No więc oczywiście trzeba dobrać ich talię zachowań i robimy to klikając draw, draw, draw. Karty automatycznie nam się pojawią odwrócone już, także nie trzeba się tutaj męczyć z odwracaniem, flipowaniem i tak dalej. Okej, no i co? Trzeba sprawdzić inicjatywę. Jakby będę pierwsza. Tak. Mhm. Dobra. No nie skorzystam z żywiołu, bo go nie mam, ale atak 2. No i sprawdźmy teraz zasięg 3, więc pan jest w zasięgu. No i dobra, i teraz jeszcze jedna taka rzecz, żeby nie jeździć tak tymi skrótami, myszkami i różnymi przyciskami z klawiatury po planszy. Możemy sobie w prawym górnym narożniku powyżej Game Setup jest Battle Interface i tutaj możemy skorzystać, oprócz tego, że start i koniec rundy, korzystamy sobie z przycisku Draw, Attack, Modifier, czyli no tak. Nie! To się nie dzieje naprawdę! A z ataku jest lepszy siłą 1! Brawo! Brawo ja! Po prostu jestem strasznie straszna. Tak. Nie wierzę. Dobrze, mam jeszcze drugi atak. Ale zaczyna się nieźle. Okej, oczywiście zmniejszamy siłę, zmniejszamy życie naszego potworka na podstawce, klikając po prostu w minus na górze, na tym paseczku. No, będzie to od razu pokazane. Natomiast mój drugi atak wynosi też chyba 2. Też 2, tak. Czekaj. Więc kolejny, tak, bo jest z dołu. Modyfikator. Dobra. Nie. Nie! Nie! Ja nie wierzę. Naprawdę, to się też znowu... Świadczy to najlepiej o tym, że nic nie jest ustawione, no po prostu. Ale nie, nie. Jak to jest w ogóle możliwe? Nie wiem. I teraz szaman, który ma ruchu 2, zasięgu 3 i ataku 1. Milion! Nie, na szczęście ma 1, ale ataku ma tylko i tak 3, więc on się przemieści w naszą stronę jedynie tutaj. Mhm. Nic no tam dobra, nie zrobi. Nie będzie nikt w zasięgu, tak? Nie, bo on ma tylko 3 zasięgu, ja jestem w zasięgu 4. Mam szczęście. Poczekaj, jeszcze wrócę do ważnej rzeczy, bo moje karty zostały, a właściwie to nie powinny były. To znaczy, oczywiście mogą sobie tam leżeć, natomiast zasadniczo korzystamy z tych przycisków na dole. Obie zagrałam takie, które spadają mi po prostu na discard, więc aby nie przenosić tego ręcznie, znów funkcjonalność, czyli skorzystanie po prostu z przycisku. Odpowiednio, kiedy je stracimy i odpowiednio, kiedy będą jakby aktywne, no klikamy po prostu inne przyciski. Dobra. Okej, okay, czyli dalej inicjatywa, teraz inicjatywa 15, czyli ten żołnierz, nasz przeciwnik, który porusza się o pól 3. Dzięki moi drodzy, tyle ode mnie. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, śmiało piszcie je w komentarzach. Co prawda nie jestem ekspertem, ale jeśli będę mogła, to podpowiem, odpowiem. A zatem ja wracam do tradycyjnej formy, do stołu, do planszówki, w której czuję w ręce karty albo kości. Chociaż jak będę chciała zagrać z kuzynem z gór, to jest to bardzo dobra opcja. Szczególnie, że za szybko nie pojadę. No dobrze, tyle nostalgii. Trzymajcie się zdrowo i do zobaczenia w następnym materiale.